W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o modelowaniu ust na płasko. Sami zobaczcie. Modelowanie ust na płasko staje się coraz popularniejsze i zyskuje coraz więcej zwolenniczek nie tylko wśród młodych, ale również dojrzałych kobiet. Jedną z największych zalet tego zabiegu jest naturalność w wyglądzie uzyskana dzięki precyzyjnemu modelowaniu kształtu ust. Możliwe jest to poprzez rozciągnięcie ich czerwieni bez jej nadmiernego uwypuklenia. Efekt uzyskany przez podkreślenie łuku kupidyna oraz wymodelowania dolnej wargi umożliwia uzyskanie bardzo symetrycznego i estetycznego wyglądu. Przyjmuje się, że naturalnymi proporcjami warg górnej do dolnej jest 2 do 3. Jednakże wiele kobiet wolałoby, aby proporcje były równe. Zastosowanie tej techniki pozwala na zbliżenie się proporcji 1 do 1, dzięki czemu usta stają się pełne i równe. Jak wygląda technika powiększania ust na płasko? Kwas hialuronowy podawany jest w czerwień wargową w minimalnych ilościach w dokładnie określone miejsca za pomocą wielu nakłuć. W odróżnieniu od innych sposobów modelowania ust, iniekcje dokonywane są prostopadle do czerwieni wargowej przy pomocy bardzo cienkich igieł. Dzięki temu zabiegowi możliwe jest poprawienie proporcji ust. Warto wiedzieć, że w przypadku wąskich ust zabieg powinien być przeprowadzony w kilku etapach. Pozwoli to na stopniowe zwiększanie objętości czerwieni wargowej, dzięki czemu preparat nie będzie migrował poza jej kontur. Z naszych doświadczeń wynika, że w większości przypadków miejscowe zaaplikowanie maści znieczulającej wystarczająco niweluje ból. Większość preparatów do wypełnienia ust zawiera w składzie znieczulającą lidokainę. Dlatego zazwyczaj pacjenci czują tylko pierwsze ukłucie igłą. Przeciwwskazania do wykonania zabiegu. Możemy do nich zaliczyć m.in. okres ciąży lub laktacji, infekcje wirusowe i bakteryjne, np. opryszczkę, stosowanie antybiotyków, leków przeciwzapalnych, przeciwkrzepliwych. Jak długo utrzymują się efekty zabiegu? Kwas hialuronowy jako substancja naturalna występująca w naszej skórze jest samoistnie usuwany przez organizm. Dlatego otrzymane rezultaty utrzymują się zazwyczaj od 6 do 12 miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet do 18 miesięcy. Cała procedura ze znieczuleniem miejscowym trwa około 1 godziny, przy czym sama iniekcja zajmuje średnio 20 minut. Efekty. Bezpośrednio po wykonaniu zabiegu usta mogą być obrzęknięte i zaczerwienione. Ostateczny efekt zabiegu jest najczęściej widoczny dopiero po kilku dniach od jego wykonania, kiedy opuchlizna i zaczerwienienia ust znikają. Zwykle po upływie tygodnia możemy cieszyć się finalnym wyglądem ust.